Rozkład tygodniowy na następny tydzień od 8 do 14 listopada. Witam serdecznie, kochani subskrybenci i widzowie, wszyscy nowi, którzy tu zaglądają na moim tygodniowym czytaniu. Co będzie w następnym tygodniu ważne? Jakie są wskazówki, rady, porady? Właśnie od tarota na następny listopadowy, jesienny tydzień. Witam wszystkich serdecznie. Dziękuję Wam za to, że jesteście na moim kanale Orakel Miłości Uloeli. Dziękuję za wszystkie łapki w górę. Proszę o więcej. Oczywiście lajki, Wasze komentarze, które czytam codziennie i Wasze nowe subskrypcje, których ciągle przybywa, są ważne dla rozwoju mojego kanału i dla mojej motywacji, bym nagrywała ciągle nowe filmiki dla Was. Zapraszam Was, kochani, również na wróżby indywidualne. Mój e-mail, na który możecie napisać, znajduje się pod każdym moim filmikiem i w komentarzach. Zapraszam na wróżby osobiste, by wejść w głębie Waszych osobistych problemów. Teraz przypatrzmy się na karty tarota, które mi wypadły podczas tasowania. Karty na dni robocze od poniedziałku do piątku oraz dwie karty na sobotę i niedzielę, czyli na weekend. W przełożeniu na dnie talii tarota mamy smutek, czyli jakiś smutek, melancholia, co oczywiście jesienią jest też specyficzne, ale tutaj jakbyście nie mieli motywacji, coś brakuje, coś wspominacie, jakby jesteście pełni rozpaczy i zwątpienia. Nie widzicie szansy, które podsuwa Wam właściwie los pod sam nos. Jakby wspominacie to, co było, a nie widzicie tego, co przychodzi, nie widzicie tego, co nowe. Jesteście jakby obrażeni, pełni rozżalenia, jakby nie chcecie się pogodzić, być może z jakąś osobą, która przychodzi z przeszłości, którą wspominacie. Nie widzicie jakby szansy na coś pozytywnego. Wasze myśli są negatywne. Takie tendencje jakby pokazują się w następnym tygodniu, że jesteście zamknięci. Widzicie tą osobę, która siedzi tutaj smutna, z zamkniętymi ramionami, czyli wasza pozycja jest tutaj jakby zamknięta, mowa ciała. Zamykacie się na nowe, zamykacie się na to, co przychodzi. Nie wiem, jakieś takie energie pokazują się nam, takie tendencje pokazują się nam, które będą towarzyszyły w następnym tygodniu. W poniedziałek świat. Karta świata oczywiście mówi o nowym cyklu, o zamknięciu się starych spraw, starego cyklu i wejście w jakieś nowe projekty, nowy czas. Być może jakaś podróż zagraniczna, być może jakieś otwarcie się poprzez internet, korespondencję, kontakty na właśnie sprawy, pracę, kontakty osoby z zagranicy lub po prostu banalnie rzecz biorąc nowe projekty, nowa praca, nowe założenia, nowe przedsięwzięcia. Coś tutaj zacznie się w poniedziałek nowego, co chcecie wziąć jako nową szansę, nowe cele. Ta karta mówi o pozytywnym rozpoczęciu spraw, o zadowoleniu, o nowej motywacji, o szczęściu, o sukcesie. Także być może nowa miłość, jeśli szukacie, nowe randki, być może nowy kontrakt w pracy, nowe pomysły, które są pozytywne, które jakby znamionują pozytywne zmiany.
lub jakaś podróż. Banalnie interpretując tą kartę, może być również to podróż zagraniczna lub przeprowadzka. Lub przyjdą Wam do głowy jakieś olśniewające nowe pomysły, które będą zakładały nowy, jakiś ważny początek. We wtorek magia. Magia, karta magia mówi o, czyli magik, przepraszam, mówi o nowych kreatywnych pomysłach, o swoich talentach, które powinniście we wtorek wykorzystać. O tym, by kogoś wręcz zaczarować swoimi właśnie zdolnościami, kompetencjami, talentami, które pokażecie. Macie jakiś cel, do którego dążycie i tutaj magia właśnie mówi o tym, by wykorzystać wszystkie swoje kompetencje i zdolności do osiągnięcia tego celu. Jakaś nowa faza się zaczyna, gdzie macie pokazać właśnie swoje zdolności, swoje nowe, by osiągnąć nowe plany, tak, by jakby w życie wtoczyć nowe swoje idee, by osiągnąć sukces. Musicie jednak pokazać się z dobrej strony, by zaczarować, jak to się mówi, wszystkich wokół. Mieć bardzo pozytywne nastawienie do spraw, by osiągnąć swoje właśnie cele i tutaj mieć też inicjatywę, umieć się zdecydować na coś, być tutaj sprytnym, mądrym, kompetentnym, tak? To są takie właśnie ważne cechy na wtorek. Jeśli macie z kimś do czynienia, kto jest w tej energii magia, czyli magik, uważajcie również przed ewentualnymi manipulacjami. Lub Wy również nie manipulujcie innymi, by osiągnąć swoje cele. To jest negatywne w tej karcie, że ta karta mówi również o manipulacjach, więc Wy nie wykorzystujcie, proszę, we wtorek manipulacji, by za wszelką cenę osiągnąć coś, co sobie założyliście. To jest raczej negatywne, prawda? W środę siedem monet mówi o powolnym rozwoju czegoś ważnego, co jest dla Was właśnie bardzo istotne, Waszej stabilności. Powolny rozwój, niemniej jednak solidny. Tutaj w środę musicie odczekać na rezultaty swojej pracy. Spokojnie, opanowanie, cierpliwie czekać, że owoce Waszej pracy tutaj zaowocują, właśnie wydają plony i że przyjdzie jakaś stabilność, polepszenie, no sukces. Ta karta mówi również o zajściu w ciążę. Jeśli staracie się o dziecko, czy chcecie zajść w ciążę, w środę jest tutaj ta karta, która mówi o jakichś szansach, by zajść w ciążę lub dowiecie się, że jesteście w ciąży. Czyli rezultaty Waszej miłosnej pracy w środę mogą pokazać się jakby w postaci testu na ciążę, że jesteście właśnie w ciąży. To tak tylko dla tych osób, dla tej cząstki osób, które tego pragną. Natomiast wszyscy ci, którzy myślą o pracy lub, nie wiem, rezultatach jakichś dobrych w związku, tak, w nowej relacji czy w relacji, tutaj odczekanie, bycie cierpliwym da owoce, da coś solidnego, stabilnego, tak? Czyli jeśli się postaracie pracować nad czymś, niezależnie czy to będzie dobra Wasza praca właśnie w Waszym zespole pracowniczym, tak? Realnie w Waszej pracy, czy praca nad związkiem, tutaj da w środę to dobre rezultaty. Należy jednak odczekać spokojnie, powoli, ponieważ coś tutaj zaowocuje, przyniesie dobre rezultaty. Natomiast na pewno jest to powolny rozwój czegoś, jednakże w dobrym kierunku. I tutaj ta karta znamionuje oczywiście cierpliwość, spokój. W czwartek, kochani, w czwartek nadzieja. Jesteście tutaj pełni optymizmu, nadziei na dobry rozwój spraw i tutaj coś rzeczywiście dobrze się rozwinie, czyli będziecie mieli widocznie już jakieś efekty swojej pracy,
niezależnie czy to jest rzeczywiście praca zawodowa, kariera, finanse, czy praca nad związkiem. Tutaj coś jest pod szczęśliwą gwiazdą, coś przynosi sukces, szczęście, tak? Lub macie jakieś nowe nadzieje na rozwój czegoś wspaniałego. No ta karta, no to oczywiście coś cudownego, co się w czwartek może tutaj pokazać, może coś przyjść, jakaś dobra informacja, może jakaś sprawa dobrze się tutaj potoczyć. W czwartek stoi wszystko pod dobrą gwiazdą, czyli jeśli macie coś do załatwienia, czy jakieś rozmowy z szefem, czy jakieś sprawy ważne, to w czwartek znamionuje ta karta właśnie tutaj nadzieję na rozwój tych spraw bardzo pozytywnie. Czyli przełożyć wszystkie sprawy tu na czwartek i będzie sukces, tak? Lub wszystkie osoby, które szukają szczęścia w miłości, tutaj szczęście pod szczęśliwą jakby gwiazdą jest właśnie w czwartek widoczne. Czyli w czwartek umawiajcie się na randki, czy nie wiem, piszcie, dzwońcie z nowymi potencjalnymi partnerami. Wszystko to będzie pozytywne i przyniesie ewentualnie nadzieję lub szczęście na przyszłość. W piątek tutaj jakieś mądre przemyślenie spraw, szukanie rozwiązań, szukanie dróg, nowych pomysłów, nowych projektów. Tutaj troszeczkę chęć wycofania się i bycia samym, by przemyśleć właśnie sprawy w spokoju. Znaleźć swoją drogę, czego chcecie. Wydarzyło się tutaj coś nowego w tygodniu. Widzimy, że od poniedziałku do czwartku tutaj dużo nowych jakichś ewentualnie spraw, pomysłów, projektów czy osób. Tutaj w piątek przemyślenie w spokoju, jakby się zdystansować i przemyśleć właśnie, co chcecie. Jakiś spokojny dzień, ale potrzebny właśnie na mądre przemyślenia, żeby nowe rzeczy jakby posortować, przemyśleć, jeszcze raz zrobić sobie jakiś dobry plan, tak? Czyli tutaj spokojny piątek się zapowiada. No to jest też osoba eremita, czyli pustelnika spod znaku panny. Być może w piątek będziecie mieli kontakt z taką osobą spod znaku panny, gdzie będziecie musieli przemyśleć mądrze tutaj gdzieś sobie poukładać sprawy. Lub jesteście wy panną, tak? To znamionuje wtedy ta karta was osobiście, jeśli jesteście spod znaku panny i właśnie mówi o spokojnym piątku, o przemyśleniach, które są bardzo istotne tutaj, ponieważ pustelnik szuka w samotności rozwiązania spraw, rozwiązania problemów, poszukiwania właśnie własnej nowej jakiejś drogi czy nowych rozwiązań. Także taki zapowiada się tydzień, zobaczmy sobotę i niedzielę. Sobota, kochani, cesarzowa. Cesarzowa oczywiście osoba piękna, zadbana, estetyczna. No, jeśli jesteście właśnie w takiej energii cesarzowej, to pójdźcie do fryzjera w sobotę, do kosmetyczki, zadbajcie o siebie, zróbcie wellness, relaks. No, lub nie wiem, jesteście cesarzową, więc podobacie się komuś, jesteście atrakcyjne, kobiece, piękne, pachnące, zadbane, tak? No przede wszystkim w sobotę zadbajcie o siebie, o swój wygląd estetyczny, o swoje jakby właśnie tutaj o swoją kreatywność właśnie. No ta karta mówi również o tym, że w sobotę powinniście być kreatywne, dużo mieć różnych być może właśnie pomysłów, jak spędzić czas, jak spędzić dzień, co zrobić, by przyciągnąć do siebie kogoś, komu się podobacie, ponieważ cesarzowa jest osobą piękną, kobietą cudowną, która jest też dobrą matką, opiekunką, która się o wszystko chce zatroszczyć. Być może w sobotę właśnie macie się o kogoś, o coś szczególnie zatroszczyć, tak? Tutaj jakby otoczyć swoją matczyną, opiekuńczą troską coś lub kogoś. Także w sobotę jesteście piękne matki, opiekunki. No też ta karta mówi oczywiście o miłości, tak? O miłości, która jest tutaj piękna, zgodna z waszą właśnie estetyczną osobowością, zgodną z naturą i tak dalej. Coś, jakaś miłość, która się rozwija, która jakby kwitnie, która jest piękna. Niezależnie jaka miłość, czy miłość do partnera, czy miłość do dzieci, tak? Jakakolwiek miłość to nie będzie, to ona będzie właśnie tutaj w
sobotę rozkwitać, będzie piękna. Dzięki Wam, dzięki właśnie energii cesarzowej. W niedzielę jakiś triumf, kochani. Triumf, zwycięstwo, jedziecie pewnie siebie po jakiś sukces. Dobre wiadomości, problemy, które się rozwiążą, które przybiorą właśnie pozytywnego rozwoju i jakieś cele, które chcecie osiągnąć, będą być może w zasięgu Waszej ręki. Tutaj jakieś bardzo, bardzo pozytywne wiadomości, które przyniosą sukces, wygraną, triumf, jak to się mówi, wieniec laurowy, czyli oznaka, symbol triumfu, tak? Gdzieś tutaj dochodzicie do celu, gdzie wygrywacie, gdzie Wasza osoba jest dobrze postrzegana, dobrą przybieracie pozycję, coś pozytywnego się rozwija w stosunku do Was, czyli tutaj jakiś no, pozytywny dzień, pozytywne sprawy, pozytywny, nie wiem, czy pozytywne jakieś świetne pomysły, które przyniosą Wam sukces lub pozytywne działanie, lub pozytywne właśnie tutaj wyniki Waszych działań, które przyniosą naprawdę triumf. Także niedziela jakaś wspaniała, niezależnie o co pytacie, czy o zawód, finanse, czy o związek, będzie tu w niedzielę bardzo pozytywny dzień, który przyniesie naprawdę coś wspaniałego. Zobaczmy jeszcze, jaka energia ważna jest w następnym tygodniu. Wyciągnę kartę oraklu energetycznego. Proszę o wskazówkę energetyczną na następny tydzień. Proszę o wskazówkę energetyczną na następny tydzień. Proszę o wskazówkę energetyczną. O, już wypadły mi dwie karty. Pierwsza karta, man holding a heart, czyli mężczyzna trzymający serce. Kochani, jakiś mężczyzna być może przyjdzie do Was, będzie prosił o rozmowę, czy ktoś nowy lub ktoś, na kogo czekacie, z jakim tęsknicie, przyjdzie tutaj i będzie próbował z Wami być może komunikować. No oczywiście ten mężczyzna trzyma serce w ręku, czyli miłość, emocje, romantyczność. Wszystko to może się zdarzyć w następnym tygodniu. Oczywiście, no wspaniale, cudownie, jeśli coś takiego się zdarzy, na co być może czekacie. No, karta następna, która mi wypadła, to lęk, jakieś lęki. Kochani, ta karta bardzo koresponduje tutaj z tą kartą, która jest na dnie kart Tarota, talik Tarota. Też mówiłam o pesymizmie, o jakimś zamknięciu się na nowe, czy na wyjaśnienie spraw, na pogodzenie się. Tutaj powodem tego Waszego pesymizmu, Waszych negatywnych myśli jest właśnie lęk, który macie w sobie, być może w sercu, czy w głowie. No, lęk. Lęk się pokazuje bardzo wyraźnie, który Was blokuje, więc tego lęku należy się w następnym tygodniu pozbyć, tak, by mieć jakiś sukces, by sprawy potoczyły się dobrze. Więc pomyślcie o tym, żeby Was lęk nie kierował w następnym tygodniu, nie blokował, tak, nie paraliżował wręcz. Także lęku należy się wyzbyć lub jakby świadomie pokierować tym, tak, żeby się wyzwolić, żeby tutaj właśnie w następnym tygodniu sprawy potoczyły się dobrze. Czyli jeśli macie lęk, to przemyślcie to, jak się właśnie tego wyzbyć, by tutaj dojść, tak jak tutaj ta niedzielna karta pokazuje, do sukcesu, by owoce Waszej pracy, rezultat Waszych starań zakończył się właśnie tutaj tym sukcesem. I by lęk Was w tym nie paraliżował, kochani. Bardzo ciekawy rozkład na następny tydzień. Przemyślcie to jeszcze raz. Oczywiście wyzbądźcie się lęku, który tutaj pokazuje właśnie ta karta. Życzę Wam wszystkiego dobrego w następnym tygodniu. Zapraszam i do usłyszenia, kochani. Już wkrótce.